w ten sposób, teraz możemy wyko wykończyć to kolanami w jedną i w drugą stronę cyk i cyk, łożyska, oj teraz nie wyjdę, łożyska, no nie wyjdę eee, dobra, tędy wyjdziemy halo halo, to znowu ja z tej strony, witam was w kolejnym odcinku z gry Scrap Mechanic no i słuchajcie, w poprzednim odcineczku e, ze skrapa robiliśmy mapkę, ale ze skrapa survival e, skończyliśmy. Słuchajcie, e, Tor wyścigowy, aczkolwiek go nie pomalowałem i w sumie zastanawiam się, czy w ogóle jest sens go malować. W sensie wiem, że fajnie by wyglądał pomalowany, ale z drugiej strony bardzo dużo farby na to potrzebuje i ten tor prawdopodobnie i tak długo nie przetrwa, bo roboty cały czas go rozwalają. Cały czas go rozwalają, więc nie, nie jestem pewny. Ale w sumie może spróbowałbym go pomalować. Aczkolwiek, zakręty. Chyba sobie odpuszczę zakręty. Ale w każdym razie nie będziemy go dzisiaj malować. Nie będę go w ogóle chyba malował na odcinku. Tylko sobie go pomaluję poza odcineczkiem. W dzisiejszym odcineczku, słuchajcie, wybudujemy sobie autobus. I teraz sporo zastanawiałem się z jakich materiałów powinienem autobus wybudować, bo jako iż no dużo, 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 dużo ee, metalu nie mam, a daleko muszę jeździć po metal. To, to, to metalu to ja tak bardzo mało mam i no nie za bardzo mi się chce po metal jeździć. Eee, więc no taki pomieszany troszeczkę będzie ten autobus. Mam przygotowane tutaj 300 metalu. I z tego zrobimy sobie jakby taką niską ściankę, żeby roboty mi tego nie rozwalały, nie? A resztę sobie spróbujemy zrobić z jakichś innych materiałów. Aczkolwiek tak, drewna miałem pozbierać troszeczkę. Czekajcie, tego nie chcę. Co ja to robię? To chcę. Eee, drewna niestety nie pozbierałem, ale pomyślałem, że podwozie moglibyśmy zrobić z tego zawdzewiałego metalu. Bo czemu nie? Czemu nie? Eee, to i tak, będziemy mogli sobie pomalować. Pomaluję to prawdopodobnie, nie wiem, na czarno albo coś, zobaczymy. Nie wiem jeszcze jak długi ten autobus zrobić, eee, ale na pewno. Szeroki musi być, mniej więcej pewnie jak ten samochód tutaj, nie? Sprawdźmy, ile on ma kratek. 16 kratek ma. 16 kratek ma. O, kurde. Dobra, tutaj mamy 16 krateczek, nie? Czyli taki szeroki powinien być nasz autobus. I teraz tak. Ee... Zastanawiam się, czy zrobić taki aremykański ee, z takim przodem wysuniętym, czy zrobić takiego PKS-a z szybą tutaj ogromną, nie? Ale wydaje mi się, kurde, zobaczcie, że tutaj kierowca se siedzi, nie? Tutaj se kierowca siedzi. Nie będę miał tyle foteli. Kurde, teraz mi się przypomniało, że ja przecież fotele muszę powkładać do tego autobusu, nie? Ja pierdziu, to może czekajcie. Co ja potrzebuję na fotele? Będziemy prawdopodobnie dawali te o metal. Potrzebuję. Ho, 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 ho. Dobra, coś wymyślę później z fotelami. Chyba zrobię dwie krateczki węższy ten autobus, bo chyba nie potrzebuję aż takiego szerokiego tego autobusu. Tak mi się wydaje, kurde. Eee, jeszcze to nie jest do końca wszystko tak jak powinno być. Bo, chociaż nie, zrobimy sobie takiego nisko podłogowego ten autobus, nie? Bo myślałem, żeby schodki zrobić, tutaj jeszcze troszeczkę podnieść i wtedy zmienić podłogę, jeszcze tutaj na górze, nie? Ale w sumie e, możemy sobie to pomalować. Wydaje mi się, że długość jest ok. Wydaje mi się, że długość jest ok. Nie wiem, ile kurde foteli mi się tutaj zmieści, ale. i nie wiem, kiedy wsadzę te wszystkie fotele, ale coś wymyślę, coś wymyślę. E, te fotele w sumie nie są aż takie bardzo istotne. Najistotniejsze moim zdaniem są drzwi, żeby zrobić takie automatyczne drzwi, mechaniczne, mechaniczne takie. E, wydaje mi się, że najlepszym mechanizmem byłoby coś takiego jak tutaj, nie? Żeby się na bok drzwi otwierały i zrobilibyśmy podwójne te drzwi, żeby się otwierały na jedną i na drugą stronę, nie? Tak jak w autobusach. Wydaje mi się, że to było spoko, aczkolwiek nie wiem, czy paletę wykorzystam, czy nie wybuduję po prostu z szyb e, jakichś e, drzwi. Bo paleta może być troszeczkę za duża jednak, nie? E, no jeśli chodzi oczywiście o podwójne drzwi, bo pojedyncze drzwi byłyby spoko z palety, no ale podwójne już nie za bardzo. E, wiecie co? Może tyle wystarczy? To są 3 razy po 16 kratek, to jest 32, 48 kratek. 48 krateczek długości. Może być git, może być git. Czy ja mam kółka w ogóle? Mam małe koła, ale czy ja chcę małe koła do autobusu? No nie, no raczej kurde nie, raczej duże koła, ogromne koła potrzebujemy, nie? Czy ja mam... Zaraz wracam. Kurde, przygotowałem se farmę, nasionka se przygotowałem, żeby se posadzić jagody, żeby se posadzić tam, tam rzeczy jakieś, kurde ziemniaczków troszkę I okazało się słuchajcie, że e, nasionka przygotowałem sobie w skrzynce tutaj na górze, e, co zbiera, a w skrzynce na dole w, każdy, w tych co sadzi wszędzie miałem ziemniaki i wszędzie mi ziemniaki posadziło no i tyle mam z jagód, a kurde, kończy mi się takie jedzonko do picia fajne. Mam tylko marchewki, jakieś buraki, to mało, mało pragnienia to uzupełnia i no nie jest dobrze. Nie jest dobrze, słuchajcie, nie jest dobrze. Eee, czekajcie, to schowam. Zrobimy sobie z tego kółka. Eee, farbę, farbę, farbę na razie dam tu. Cyk. Eee, no, bo w sumie fundament już mamy pomalowany. Czy ja mam? krótkie amortyzatory na pewno mam długie na pewno mam długie ulepszone dobra wykorzystamy długie ulepszone amortyzatorki do tego no bo w sumie i tak będziemy mieli tutaj dość miejsca żeby wsadzić fotele później i tak dalej i tak dalej eee, myślę, że to spokojnie zda egzamin i teraz tak ja myślę, że tutaj pod samym kierowcą wypadałoby zrobić Amortyzator, eee, czy ja chcę tego użyć do zbudowania amortyzatora? No, nie bardzo, nie. I wydaje mi się, że najlepszym sposobem byłoby schowanie, jakby równo z karoserią, kół. Bo tak w autobusie to mniej więcej wygląda, nie? Znaczy, teoretycznie w każdym samochodzie tak wygląda, to ale, no wiecie, ja tutaj budowałem troszeczkę inaczej, te moje samochody. Eee, dobra, w takim razie. W takim razie... Ja... Myślę, że, że jak chowamy te... Że jak chowamy te amortyzatory... Czekajcie, bo ja tu jeszcze będę musiał skręcanie zrobić. Jak to będzie wystawać? Cyk, jedna kratka i kolano, nie? Myślę, że może być. Myślę, że może być. Dobra, na razie kół nie zrobię, bo nie mam metalu. Jedno kółko sprawdzę, żeby sprawdzić, czy... Znaczy, jedno kółko już się robi. Eee, czekajcie, tutaj się zrobiło. Żeby sprawdzić, czy wysokość jest odpowiednia, zaraz sobie dorobię resztę kółek. O... Nie, no za wysoko, kurde, nie? My się, wydaje mi się, że ten autobus powinien być troszeczkę niższy. Nie, dobra. Zrobimy go troszeczkę niższego. Później skoczę po troszeczkę metalu. Będę potrzebował w zasadzie, no tak z 30 metalu, żeby zrobić trzy kółka. A, po co ja tu kurde wszystko usunąłem. Ja pierdziu. Troszeczkę lipa jest taka, bo ja bym chciał tutaj drzwi zrobić przy kierowcy, nie? Eee, no ale trudno. Będziemy mieli ogromne koło. Dobra, ja myślę, że jak będzie kółko na takiej wysokości, to będzie super, nie? Eee, no tutaj się jeszcze będę musiał zastanowić nad tym, jak. Jak to zabudować tutaj, nie? Bo jest taka trochę lipa. Dobra słuchajcie w takim razie e, mam nadzieję, że wystarczy mi troszeczkę tych materiałów tutaj e, planuję właśnie zrobić e, jakby brzegi wszystkie tego pojazdu z tego lepszego metalu. Nie jestem pewny czy mi wystarczy tego metalu e, Dlatego może tutaj się obniżę już do trzech krateczek tutaj do trzech krateczek. 50 kurde tutaj poszło. Eee, może wystarczy. Może wystarczy. I później słuchajcie, dojdziemy do tego, gdzie tu dziury zrobić, jakieś ewentualnie i tak dalej. I... I co najważniejsze to... Drzwi, nie? Eee, drzwi sobie zrobimy. O, jeden metal mi został, dobra, super, eee, coś takiego. Coś takiego, i tu myślę, że wiecie, że roboty przynajmniej nie będą mogły tego zniszczyć. Znaczy będą mogły zniszczyć, ale przynajmniej nie tak łatwo. Tutaj będziemy musieli mieć dziurę. Tutaj sobie zrobimy fotel kierowcy. Nie, czekajcie. Fotel kierowcy najlepiej by było zrobić tutaj, nie? Przy tych kółkach jakoś. Eee. Może tu? Nie, bo będzie dziura. Fotel by musiał być tak. Więcej nie potrzebujemy, nie? Tutaj sobie pasażer wchodzi, kupuje bilet do kierowcy, wchodzi sobie do autobusu. No i tutaj będą jakieś pojedyncze fotele. Tak, teraz patrzę, to nie jest wcale taki duży ten autobus, jakby się wydawało. Ale to nie szkodzi, słuchajcie. Musimy. Czekajcie, ja muszę sprawdzić pie w pierwszej kolejności, ile ja mam szyb, ale ja szyb raczej nie mam dużo. Myślałem na początku, żeby zrobić takie szyby, ale potrzebuję na to metal, a ja metalu nie mam, więc tego nie zrobimy sobie. Eee, trudno. Eee, tu musimy przerobić piasek. Eee, dobra, niech będzie. A tutaj musimy przerobić sobie szyby. Pięknie. Hmm, tylko teraz tak, czekajcie. pasażer co tu siedzi. No to nie, no wydaje mi się, że wysokość y, tutaj szyby byłaby ok, nie? Tak gdzieś. Y, no duże szyby trzeba zrobić, tak gdzieś na 5 może. No tak, żebym ja też tutaj mógł chodzić, nie? I że, jakbym, jak wyjdę z fotela, żebym nie uderzył głową, więc prawdopodobnie moglibyśmy jeszcze ze dwie dołożyć krateczki tutaj i taką ogromną szybę byśmy sobie mogli tutaj zrobić. Jeszcze e, tylko jakieś poprzeczki sobie tutaj porobię, może, ale to już zobaczymy, gdzie będą drzwi i gdzie będą fotele. E, to wtedy jakieś poprzeczki ewentualnie, żeby oddzielić sobie te szybki jakoś i to by było git wtedy. Wydaje mi się, że resztę zrobię z tego zardzewiałego metalu po prostu. Bo całkiem spoko to wygląda, to może być taki... E, wiecie taki... Stary autobus. Tutaj dużą ogromną szybę, aczkolwiek na rogu... Na rogu na pewno sobie zrobimy zardzewiały metal. Później to oczywiście wszystko pomaluję sobie. No i w sumie lepiej niż z drewna, nie? Aczkolwiek ten metal tutaj... To też jest, on ma taką samą wytrzymałość jak drewno, nie? Więc to jest troszeczkę lipa. Ale mamy specjalnie właśnie te murki, żeby nam roboty tego tak bardzo szybko nie rozwaliły. I tutaj będzie jedno wejście i może gdzieś tu z tyłu sobie zrobimy to podwójne takie wejście w tym miejscu. Tutaj sobie zrobimy kanapę z tyłu, nie wiem, wsadzimy ze cztery fotele albo ile się zmieści. Tu na jedną stronę kilka foteli, tutaj kilka foteli, tutaj drzwi i tutaj drzwi. Aczkolwiek, co do tych drzwi. Nie, no, drzwi sobie zrobię. Foteli nie wstawię, bo ja nie mam foteli za bardzo. A może sobie przygotuję fotele. Może zdążę, słuchajcie, przygotować fotele i, 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 i zrobimy sobie wtedy fotele też. Tutaj musimy zrobić okno. No to w takim razie, słuchajcie, tutaj musimy zrobić coś takiego. Tutaj możemy zrobić coś takiego i możemy zabudowywać już to dachem pomału. To jest raz. Eee, druga sprawa żeby było symetrycznie to tutaj sobie te, też możemy wsadzić poprzeczkę dobra słuchajcie troszeczkę to przerobiłem teraz mamy równiutkie okna tutaj wszędzie Eee, tu przy drzwiach postanowiłem zrobić jeszcze taką rameczkę, i tutaj, wiecie, od tego będzie ten mechanizm zrobiony. Prawdopodobnie eee, jakoś sobie to tu, tutaj ogarniemy. Nie chciałem mieć takich zbyt szerokich też drzwi, a automatycznie zrobi nam się tutaj troszeczkę więcej miejsca. Pomiędzy wsadzimy, wsadzimy sobie szyby, eee, żeby to jakoś wyglądało. Zastanawiam się jeszcze, czekajcie, czy tutaj. Ja będę bił głową, będę bił głową, jak to będzie w ten sposób, nie? Więc nie zrobimy tego w ten sposób, tylko do drzwi przymocujemy tutaj też poprzeczkę, żeby to wyglądało tak dość dobrze. Teraz tak, tutaj możemy sobie przenieść może tą wysokość tych drzwi. Dobra, jakoś dojdziemy tutaj później do tych drzwi. Tu mi się tylko nie podoba jedna rzecz, bo. Silnik, znaczy silnik ee, kierowca powinien siedzieć maksymalnie z przodu, żeby widzieć tą szybę, wiecie. Tutaj, e, jak najbardziej, nie? Tą przednią szybę. No ale, no niestety, przez koła, przez całe mechanizmy z kołami, no nie dam rady zrobić bliżej e, tego. E, panie kochany, przestań przerabiać e, piasek. Kurde, co ja z tym piaskiem całem zrobię, nie? E, dobra, wstawię szyby stawimy szyby. O, może tu też bym poprzeczkę zrobił wtedy, nie? Bo tutaj i tak i tak będziemy mieli poprzeczkę od drzwi. To tam by można było przy kierowcy zrobić poprzeczkę yy, okna, jakby nie? I kierowca będzie miał swoje okno, a tutaj nie wiem co. I szczerze, zastanawiam się teraz, bo przez to, że właśnie koła musimy w ten sposób zrobić, zastanawiam się, czy nie zrobić tutaj normalnie maski i zrobić takiego amerykańskiego amerykański taki szkolny autobus. Pomalujemy go na żółto może i, i spoko może będzie wyglądać ten, ten pojazd. Pojęcia bladego nie mam. Ale chyba, no, chyba tak to będziemy musieli zrobić. I popatrzcie, nawet teraz taki kształt tego autobusu nie wygląda źle, nie? Nie wygląda źle. Tutaj sobie dorobimy te już, yy, półokrągłe, takie ćwierćokrągłe bloczki na rogach też, yy, żeby nie był taki kwadratowy. Myślę, że to spoko może wyglądać. Dorobimy sobie tu drzwi, tu drzwi i foteli kilka i będzie super. Aczkolwiek, czekajcie, czego mi brakuje, żeby zrobić koła? Metalu mi brakowało, nie? Raz, dwa, trzy. O, dobra, to zrobię cztery koła. Tutaj jeszcze mam troszeczkę metalu, bo roboty pozabijałem. Więc spoko. Dobra. Słuchajcie, no nasz autobus jest prawie gotowy. Prawie gotowy. Eee, jeszcze będziemy musieli na pewno tak amortyzatorki zwiększyć, ja tak dam na 5 może wystarczy. A dobra, na razie go nie podłączymy, bo mi się zbagowało. Czekajcie, eee, czy u Was też tak się dzieje? Nie rozumiem, bo wyszedł ten update testowy. Ja tego update'u testowego jeszcze nie pobrałem. A gra mi się zaczęła bugować od tamtego momentu. Czy coś się stało z tą grą? Nie teges, bo ja nie rozumiem. Zestartuję szybko gierkę i prawdopodobnie mi się to naprawi i będziemy mogli podłączyć wszystko. Czemu farma się włączyła? Czemu farma się włączyła i czemu sadzi? O kurde. Czemu to się włączyło? Czy wiecie co, no nie narzekam, no będzie więcej robotów przynajmniej do zabicia. Naprawiło mi się to jak zrestartowałem grę, więc szybciutko podłączymy sobie ee, samochód. Tutaj silnik wsadziłem, silnik będziemy musieli na pewno ulepszyć. Do poziomu trzeciego wystarczy. A niech będzie na razie poziom czwarty, może później do piątego go ulepszę, zobaczymy. Eee, damy na razie moc, tak tyle gdzieś mocy. To będzie dość ciężki samochód, więc dużo mocy będzie potrzebował. Eee, amortyzatorki, bo jeszcze w końcu ich e, nie, no mam ustawione, ale coś e, i tak i tak za mało, więc e, podokładam jeszcze po dwa, po jeden, po dwa obojętne amortyzatorki wyglądają teraz już całkiem okej, okay. niestety do autobusów chodzimy tylko z jednej strony, więc a czekajcie jeszcze jedna rzecz, musimy zmienić kierunek skręcania, no i tutaj zobaczcie jest problem z wychodzeniem. Eee, prawdopodobnie będę musiał podnieść dach o jedną kratkę do góry. No bo jak fotele powsadzam, to też się nie będzie dało z nich wysiąść, więc no tak będziemy musieli zrobić. Dobra, pięknie. Tak sobie wstawię tutaj słuchajcie. Zbiornik na paliwo, dzięki czemu będę mógł ze środka. Albo z zewnątrz. Eee, paliwko uzupełniać, aczkolwiek tutaj prawdopodobnie będę musiał jeszcze jakąś maskę zrobić. Zrobimy sobie taką maskę jak w eee, ciężarówce prawdopodobnie. Aczkolwiek, prawdopodobnie jeszcze będę potrzebował jeden kontroler, to zróbmy sobie, dokraftujmy sobie jeszcze jeden kontroler, bo jeden kontroler będzie do tych drzwi i do tych drzwi. Nie będę robił osobnego kontrolera do drzwi, bo, bo bez sensu. No i drugi kontroler do maski, żeby się maska też otwierała. No to to byśmy mieli tyle. Aczkolwiek tutaj teraz patrzę. A nie, wszystko będzie git, bo drzwi się do zewnątrz otwierają, więc tutaj e, ta skrzynka przeszkadzać nie będzie. Aczkolwiek, zobaczcie, że ja tutaj w foteli prawdopodobnie nie wsadzę. zobaczymy, zobaczymy. Ten kontroler będzie do maski, a ten kontroler będzie do drzwi. Albo na odwrót, obojętne. Eee, ile tu łożysk? Tutaj mamy jedno łożysko, więc prawdopodobnie musimy sobie to ulepszyć, bo ja sobie wolę zrobić maskę na dwóch łożyskach niż na jednym, niż wiecie, bo może się później coś bagować, coś później może być nie tak. Więc tu sobie damy tak w ten sposób i teraz tak, do drzwi. No tutaj mam trzy łożyska, aczkolwiek można zrobić to na dwóch łożyskach, więc no zrobimy sobie to na dwóch łożyskach. Eee, tu będziemy mieli dwoje drzwi, więc mamy cztery łożyska. Tu będziemy mieli jedne drzwi, więc mamy sześć łożysk. Eee, ile to razy musimy ulepszyć? Połączenia cztery. Eee, mamy osiem. Mamy osiem. Dobra. Myślę, że to wystarczy. W takim razie weźmiemy sobie rurki. Ja sobie to z tych cienkich rurek zrobię. Tutaj przy drzwiach, akurat yy, yy, co mam w warsztacie, mam z grubych rurek, to ale wydaje mi się, że lepiej to będzie wyglądać z cienkich rurek, zwłaszcza w autobusie. E, będziemy potrzebowali trójniczki. Nie jestem pewny, czy czwórniczki będę potrzebował. Chyba nie, bo tutaj mamy tylko w tym miejscu trójniczek i w tym miejscu trójniczek przyłączony do drzwi. Dobra, w takim razie możemy się zająć drzwiami. te drzwi tutaj stąd prawdopodobnie będą się otwierały w tę stronę, nie? Więc tutaj musimy mieć bloczek na łożysku. Tylko czy to się będzie obracać, jak to będzie bloczek? Wiecie co, może dam grubą rurkę po prostu. E, nie grubą rurkę, pardon, e, tylko gruby trójnik ten Sposób? Czy to dobrze wygląda? No nie wygląda to wcale tak źle. Myślę, że jak to pomaluję, to wcale to się tak bardzo rzucać w oczy nie będzie. Aczkolwiek źle to obróciłem chyba, bo potrzebuję mieć tą rurkę obróconą do środka. Kolano, prosta rurka, trójnik i jakiś mechanizm. Dobra. Więcej łożysk. Dobra. I w środku już będziemy robić raczej z cienkich rurek. Więc mniej więcej tak to będzie wyglądało. Zrobimy sobie cyk i syk Tutaj musimy zrobić w ten sposób. Teraz możemy wyko wykończyć to kolanami w jedną i w drugą stronę. Cyk i cyk. Łożyska. Oj, teraz nie wyjdę. Łożyska. No, nie wyjdę. Eee, dobra, tędy wyjdziemy. I trójniczek obrócony na zewnątrz. Pięknie. No i to będą nasze drzwi. To jest nasz mechanizm do drzwi. Eee, łożyska. No tutaj mamy cztery łożyska w sumie, ale będziemy używać tylko dwóch. Te dwa pozostałe zostawimy luźne. No chyba, że będzie lagować. No to wtedy to coś będę musiał wymyślić. Ale wydaje mi się, że nie powinno raczej to eee, lagów powodować. No i teraz tak wypadałoby zrobić dół drzwi. Dół drzwi wypadałoby zrobić właśnie e, z bloczków całych takich. No bo wtedy roboty mi tu mi tu nie zniszczą. Eee e, czekajcie, musimy to obrócić. Obrócić w drugą stronę. Eee, dobra, jak łożysko ustawię, to to wszystko będzie gig. Eee, tutaj będziemy musieli na górze ramkę zrobić, czekajcie, Ja to wezmę na podnośnik, to będzie po prostu łatwiej, nie? No właśnie, bo mamy gotowe. Obniżmy. I teraz. Wiecie co? Zrobimy ramkę. Kurde, no nie, nie wyskoczę tam. Ramkę zrobiłbym z tych. Yy... Z tego metalu taką małą szybkę? Myślę, że może być taka mała, szybka. Dość szyb tu już mamy. Zobaczcie, tutaj mamy na górze szybę, tutaj mamy na dole szybę. Nie jestem pewny, jak to tutaj wyjdzie. Bo zobaczcie, że ja tutaj mam tylko na trzy krateczki drzwi, nie? Z jednej i z drugiej strony, ale to zrobimy taką pojedynczą szybkę. Jaki to jest problem, nie? Tutaj też możemy szybkę zrobić, zobaczcie. I tutaj też możemy szybkę zrobić, zobaczcie. Eee, myślę, że spoko to będzie wyglądało. Jak to połączyć? Już wam pokazuję, jak to wszystko połączyć. Będziemy używać dwóch łożysk, więc będziemy używać to łożysko i to łożysko. Teraz musimy obczaić, w którą stronę się to ma obracać, nie? Eee, to łożysko będzie się kręciło w tę stronę. A to chyba w przeciwną stronę, ale tego też pewny na razie nie jestem. Ile tu stopni będziemy potrzebowali? Mamy... Czekajcie, ustawimy se na razie. 180? 180 może? Może troszeczkę mniej niż 180, żeby tak ten... Eee, muszę przycisk zrobić, cholera. Aha, dobra, teraz musimy go zdjąć z podnośnika i otwórzmy drzwi. Jak to się tu obraca? Eee, no całkiem nieźle, nie? Teoretycznie tak by się mogły otwierać te drzwi, ale ja tak nie chcę otwierać tych drzwi. Musimy jeszcze ustawić... Eee, co tu się stało? Musimy jeszcze to ustawić, nie? A żeby to ustawić, musielibyśmy zrobić... 180 w przeciwnym kierunku, spróbujmy ee, to zrobić. Zamknijmy to. Czekajcie, ja szybko wyjdę. I tu 180 e, też na plus, bo mamy obrócone inaczej. Ale wydaje mi się, że teraz to się powinno fajnie tutaj nam wszystko obracać. Zobaczmy, jak to się robi. Dokładnie, dokładnie tak jak chcę. I teraz zobaczcie, rurki będą dotykać się normalnie. Do tego e, drzwi będą prosto, elegancko, nie? Zastanawiam się, czy nie zrobić do samej góry tych drzwi. Lepiej by to chyba wyglądało do samej góry. Niż takie małe. Aczkolwiek, no ja tu mogę bezproblemowo wskoczyć sobie, nie? Więc na razie to tak zostawię. Dajcie znać, czy zrobić drzwi do samej góry, czy zostawić takie jak są. Eee, po tej stronie to samo. O kurde, nie zamykają się. Czemu się nie zamknęły? Rurkę, może. Czekajcie, może coś tu się zbagowało wcześniej, jak ten, jak. Bo ta rurka na tym łożysku się przesunęła, nie? Może przez to coś tutaj jest nie tak. Spróbujmy raz jeszcze. Otwierają się super, nie? Gorzej z zamknięciem. Dlaczego tak się dziwnie to dzieje? No właśnie. Nie zamykają mi się drzwi. No, ale teraz się zamknęły. Dobra, no nie wiem, dojdę do tego sobie później. E, teraz tak, tu i tu zrobimy kolejne mechanizmy. Potrzebuję grube trójniki. Okropne lagi są przy tym samochodzie. Nie wiem, czy to przez te drzwi, czy przez samochód. E, ale problem jest jeszcze jeden. E, zobaczcie, że te drzwi się nadal nie zamykają. O, zamknęły się. Te drzwi się super zamykają. O, FPS-y podrosły, kurde. Chyba to jednak wszystko przez te drzwi, nie? Dobra, czekajcie, bo mi tutaj nie wszystko zebrał, ale podlał już, więc wszystko wyrosło, więc zbieramy jeszcze raz. Dobra, w takim razie te drzwi jeszcze będę musiał tylko dokończyć. Dajcie znać, czy robimy do góry, czy nie? W komentarzach. No, ten samochód cały, cały ten autobus powoduje ogromne lagi, słuchajcie, na to wygląda. Prawdopodobnie przez te drzwi, przez te mechanizmy z tymi drzwiami. Aczkolwiek tego pewny nie jestem. Eem, czekajcie, drzwi mamy, silniki mamy, maskę mam podłączoną. Eee, no tutaj na górze jeszcze tylko będę musiał dorobić to, i tutaj na górze będę musiał dorobić to, ale nie mam metalu, więc sobie to dorobię później po prostu. I myślę, że możemy pomalować samochód. Tutaj jeszcze troszeczkę tego mam, i tutaj chyba jeszcze mam kilka sztuk, dobra. O, może taki kolorek zrobimy? Co wy na to? Wtedy nie będę musiał tych malować. Ustrojstw, aczkolwiek, no, widzicie, troszeczkę się różni ten kolor. Tu możecie zobaczyć. E, ale nie jest źle. Może taki kolorek może być, nie? Wydaje mi się, że może być taki kolor. Pomalujmy to tak. Zaś FPS-y spadły. Kurde, ej słuchajcie, drzwi otworzyłem, nic się nie stało, podszedłem do skrzynki FPS-y mi spadły. Co jest grane z tą grą komputerową? No kurde. Naprawdę? I teraz mam normalne fps Co się dzieje z tą grą? Dobra, rurek. Wydaje mi się, że rurek nie muszę malować. Czy to jest wszystko git? Tutaj wszystko git raczej. Wszystko raczej git. I teraz tak, tutaj usunąłem szybki. Tutaj prawdopodobnie też usunę te szybki i powiększymy sobie te drzwi później. Eee, aczkolwiek dajcie mi znać może najpierw w komentarzach, czy, czy powiększać te drzwi, czy nie. Nie muszę ich powiększać, bo i tak da się wskoczyć. Kurde, no jakie FPS ja mam, no ja pierdziele, przecież mnie krew zaleje normalnie. O co chodzi w tej grze? No i patrzcie, pomalowałem kawałek i FPS mam normalne. O co chodzi w tej grze? Co się dzieje? Dlaczego tak się dzieje? Czy ktoś jest w stanie mi to wytłumaczyć, dlaczego tak się dzieje w tej grze? Słuchajcie, czy ja to chcę usuwać, czy nie? Chyba nie. Ja to zabuduję, może lepiej. Dobra, słuchajcie, no nie jest sko skończony, bo jeszcze brakuje mi tych yy, bloczków takich ukośnych. Kurde, no te FPS-y mnie do szału doprowadzą. No, co jest grane? Eee, może ten samochód laguje? Może farma nadal laguje, bo nie zebrałem jej całej, ale wątpię, no kurde, dlaczego miałaby lagować, ten samochód nie laguje, zobaczcie, że go podniosłem na podnośnik i, i ten autobus strasznie mi laguje, czekajcie, ja powyrzucam nasiona, pozbieram tą farmę do końca, nie mam jeszcze świateł i ten grill jest trochę mały, wydaje mi się, że powiększę ten grill troszeczkę i jak dorobimy światła, to będzie super, aha, dobra, ja nie wyjadę tutaj. A może? Ja nie wyjadę. Zamknijmy sobie drzwi. buja się jak autobus, aczkolwiek chyba, o zobaczcie widzicie, bije mi o nadkole, za niskie nadkola mam, na to wygląda, dobra jakbyśmy, nie ten przycisk, ten przycisk, jakbyśmy powiększyli tu jeszcze, o właśnie zobaczcie, nie, no wydaje mi się, że jest całkiem spoko, nie? Jeszcze tylko te fotele będziemy musieli dorobić i i co jeszcze miałem dorobić tutaj? Te, te bloczki takie skośne, ee, okrągłe. No zobaczcie ile FPSów jest w bazie. No nie, no do bazy to to ciężko kurde wjechać i tak tu raczej nie wiadę. Eee, no, ale dobra, słuchajcie. W takim razie, ja będę musiał sobie dokraftować e, te bloczki, a nie mam metalu na razie, więc będę musiał zbierać metal. Dokraftuję sobie to, zrobię sobie to. E, fotele będę musiał wstawić i jeszcze ten grill tutaj troszeczkę powiększymy, żeby on nie wyglądał tak śmiesznie. Dorobię a lampki i będzie autobus skończony. Dobra, słuchajcie, więc dorobiłem światełka, powiększyłem troszeczkę ten grill, już to znacznie lepiej wygląda, aczkolwiek wygląda to troszeczkę jak nasza ciężarówka, no ale no co ja zrobię, jak nie mam innych bloczków do budowania, no dopóki nam nie dadzą możliwości, znaczy do, dopóki nam nie dadzą innych bloczków, no to nic niestety nie jestem w stanie zrobić. Całkiem spoko ten autobus wygląda, moim zdaniem. Eee, jeszcze tylko będę musiał dorobić światełka z tyłu jakieś. Zastanawiam się, ale nie, no nie ma szans, żeby jakiś numerek zrobić, nie ma, nie ma takiej możliwości raczej. Bo nie mamy żadnych bloczków z numerami niestety. Chyba, że takie do not enter tam przykleję, nie mam dla pojęcia, słuchajcie. Możecie dać znać, co myślicie o tym ewentualnie, co by można było zmienić, co by można było dodać. Eee, a póki co, ja wam dziękuję za oglądanie. Jeśli wam się spodobał, zostawcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. A jeszcze ja z wami żegnam, także trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.